Witam Cię bardzo serdecznie, z tej strony Konrad Książak, to jest kolejny poradnik serii inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych. Dzisiaj indeksy na minusie, WIG20 prawie minus 2%. Jak zobaczycie na poszczególne spółki z tego indeksu, to jedyne CD Projekt wyłamał, tam 0,7% na plusie, czyli mały plus, ale cała reszta na czerwono i te wartości są często powyżej 3%. Jeżeli sobie zobaczymy tą zmianę procentową, to aż 8 spółek jest powyżej 3% na, na minusie, czyli bardzo poważne spadki. Też tutaj powyżej 2% jest kilka spółek. Jak sobie prześledzimy te spółki, no to tutaj przodują JSW, CCC, spółki, które ostatnie, w ostatnich tygodniach trochę odbiły, ale teraz znowu są większe spadki. Też wśród tych minusów jest na przykład Lotos czy Orlen. Orlen ostatnio trochę złe wieści, bo jak pamiętamy, przez ostatni miesiąc Orlen fajnie szedł do góry. Ale ostatnio trochę złe wieści pokrzyżowały to wszystko. Wczoraj wyszedł komunikat, że Orlen chce obniżyć dywidendy za 2019 rok. Wcześniej ta rekomendacja była 3 zł na akcję, teraz to jest 1 zł na akcję. No, jeżeli sobie zobaczymy notowanie Orlenu, który jest te po 60 zł około, no to te 3 zł na akcji wygląda jeszcze w miarę sensownie. To jest około 5% stopa dywidendy. Nie jest jakaś strasznie niska. No, jeżeli teraz spadła ona do 1 zł, no to to już jest niska stopa dywidendy. I bardzo interesujące jest wyjaśnienie, dlaczego ten Orlen chce obniżać tą dywidendę. Logicznym byłoby, gdyby Orlen powiedział, że jest pandemia, przez to mamy mniejszy popyt, tak, no bo też trzeba rozróżnić dwa pojęcia. Orlen jeszcze niedawno opublikował taki raport, w którym pokazał, że ma wyższe marże niż przed rokiem. Chodziło tutaj o luty albo o marzec, że te marże na paliwach są dużo wyższe niż przed rokiem, oczywiście ze względu na niższe ceny ropy. Tak, to jest prawda, ale to nie jest tak, że Orlen zarobi więcej. Orlen na litrze benzyny zarobi więcej, ale łącznie zarobi mniej ze względu na to, że jest mniejszy popyt na jego produkty. Po prostu mniej osób teraz się przemieszcza, mniej osób kupuje paliwo, więc te wyniki finansowe na pewno będą gorsze. I jeżeli chodzi o to, że zmniejszam dywidendę, logiczne byłoby, gdyby powiedzieli, że właśnie ze względu na zmniejszony popyt na wirusa zmniejszam dywidendę. I po części tak jest, ale tylko po części, bo zarząd Orlenu, we wtorek powiedział tak. Zarząd PKN Orlen informuje, że mając na względzie bieżącą oraz prognozowaną sytuację makroekonomiczną, szczególnie na rynku finansowym, jak i w sektorze paliwowo-energetycznym oraz planowane wydatki inwestycyjne grupy kapitałowej Orlen po przeprowadzeniu dodatkowych analiz, postanowił zmienić ogłoszoną 18 marca propozycję dla zwyczajnego walnego Zgromadzenia spółki w sprawie podziału zysku ze spółki za 2019 rok. I tu jest pierwsza część, wydaje mi się bardzo logiczna, ze względu na sytuację makroekonomiczną. Chcą zmniejszyć dywidendę, ale w drugiej części oni też mówią, że chcą ją zmniejszyć ze względu na planowane wydatki inwestycyjne grupy kapitałowej. To przepraszam, co, że w marcu oni jeszcze nie wiedzieli, że będą mieli te wydatki kapitałowe, czyli spółka, która jest wyceniana obecnie na 25 miliardów złotych, a jeszcze do niedawna była za około 40 miliardów, nie wie. Miesiąc wcześniej, że będzie miała poważne wydatki kapitałowe, jak na przykład przejęcie energii, jak na przykład fuzja z lotosem. Oczywiście, że to było wiadome i to tłumaczenie jest dla mnie dosyć dziwne. Gdyby była tylko ta pierwsza część, to to rzeczywiście przyjąłbym to do wiadomości z większym spokojem, ale jeśli chodzi o tą drugą część, jest bardzo dziwna, żeby nie powiedzieć głupia. No, wydatki inwestycyjne były już znane od dawna, więc zarząd, rekomendując dywidendę, powiedział to, powinien to przewidzieć. Dosyć dziwne wytłumaczenie, może rzeczywiście czepiam się, ale, no ale dla mnie wytłumaczenie bardzo dziwne. Faktem jest, że Orlen obniża tę dywidendę do złotówki na akcję, czyli ta stopa dywidendy będzie dużo niższa niż początkowo zakładano. No i przez to też mogło to wystraszyć inwestorów i stąd dzisiaj te spadki. Też pamiętajmy o tym, że Orlen przekazując dane finansowe, Mówił, że od, dokona odpisu na 2,5 miliarda złotych, właśnie ze względu na to, że cena ropy naftowej jest niższa. Tak? Orlen ma swoje magazyny, w których magazynuje, tą ropę wycena ich zapasów jest niższa, i między innymi to jest odpis tych zapasów też. Także dzisiaj Orlen około 3% na minusie, ponad 3% na minusie. Zresztą jak też niemalże wszystkie inne spółki z WIGU 20. Rzeczywiście, duży spadek Orlenu, ale. No, podyktowane też tym złą informacją, że chcą obniżyć dywidendę. Wiele osób kupowało Orlen ze względu na to, że miało nadzieję, że to będzie w końcu taka prawdziwa, długoletnia spółka dywidendowa, tutaj pokazują, że jednak może tak nie być. Mimo tego, że ta dywidenda rzeczywiście prawdopodobnie będzie. To będzie na bardzo niskim poziomie, ten stopa dywidendy będzie bardzo niska. Ostatnio, kiedy mówiłem o lotosie dostałem od Was też informację, że skoro mówię o LOTOSie, powinienem powiedzieć o Orlenie. No to teraz, skoro mówię o Orlenie, też pokrótce, szybko o LOTOSie. LOTOS 3,38% na minusie, więc też bardzo poważny minus. Tutaj te spadki też są spowodowane tym, że cały WIG20 tracił, cały polski indeks tracił, no ale też pamiętajmy o tym, że ten LOTOS pokazał te nie chcę powiedzieć tragiczne wyniki, czy złe wyniki, ale wyniki, które są lekko poniżej konsensusu i wyniki, których lekko rynek się nie do końca spodziewał, ze względu też właśnie na te odpisy. Pamiętajmy, że w lotosie też jest jakiś większy segment wydobywczy, przez co ta cena ropy, niska cena ropy nie zawsze jest dobra dla, dla lotosu i też te odpisy tutaj na, na zapasach zwłaszcza były duże 0,57 miliarda złotych. Obniżka, jeżeli chodzi o właśnie wycenę zapasów, czyli no wycenę ropy, która, którą LOTOS ma i też ze względu na to dzisiaj LOTOS mocniej na minusie. Ale jak zwykle nie jest tak, że wszystkie spółki tracą. Kolejny dzień bardzo mocnych plusów, jeżeli chodzi o spółkę INNOGEN. Dzisiaj ważne info o 8.50 z tego co pamiętam. Była bardzo ważna informacja. Wczoraj też była bardzo ważna informacja. Ta informacja z wczoraj, właśnie o tym, że Innogen złożyła wniosek patentowy dotyczący testu na COVID-19 i stąd te pierwsze wzrosty. A w dzisiaj rano była kolejna informacja o tym, że Innogen jest pod lupą farmaceutycznego giganta. Ogłosili, że jedna z 10 największych firm farmaceutycznych na świecie zainteresowała się tą spółką, no i kurs bardzo mocno znów rósł. Dzisiaj zatrzymał się na poziomie 18:30. Przypomnijmy, że to jest spółka, która jeszcze do niedawna była za około 2 zł, czyli tu mamy 2 zł, a tutaj prawie 20. Niezwykły wzrost, jeżeli chodzi o tą spółkę. No, jeżeli chodzi o ostatnie dni, też bardzo duży skokowy wzrost. Dzisiaj dochodziło nawet do 23 zł. Ostatecznie na końcu trochę zdołowana i zatrzymali się na 18 ,30 zł. 30 groszy. Zobaczymy też, czy znowu będzie jakieś info odnośnie tej spółki rano, bo dzisiejsza informacja właśnie o tej o tej firmie farmaceutycznej, jednej z dziesięciu największych firm farmaceutycznych na świecie. Była o godzinie 8.49 z tego co pamiętam, czyli trochę przed otwarciem giełdy, więc też warto patrzeć na te komunikaty, czy jakiś komunikat znowu nie, nie wyskoczy, aczkolwiek na razie nie spodziewam się, żeby coś nowego było. No, gdyby znowu jakiś komunikat bardzo dobry, bardzo pozytywny był, to znowu możemy liczyć na tak potężne wzrosty, aczkolwiek jeżeli nie, no to tutaj może być różnie. Może być do góry, ale może być też na dół, więc Ktoś ma w portfelu tą spółkę albo chce się w nią załadować jutro, to trzeba bardzo mocno uważać, bo tutaj ta spółka może mieć też dużo w sobie kapitału spekulacyjnego, czyli ludzi, którzy tylko na pod to info na kilka dni w nią weszli, więc na tą spółkę trzeba bardzo mocno uważać, aczkolwiek no, przez ostatnie dni pozwoliła bardzo ładnie zarobić, jak już mówiłem, z dwóch złotych zrobiło się niemalże 20, a także spółka na pewno, która codziennie przekazywała bardzo dobre informacje. Kolejną spółką, która dzisiaj opublikowała ważne wyniki finansowe, to jest Dom Development, jedna z większych spółek w Polsce. Spółka, oczywiście, zajmująca się branżą deweloperską. 38,5 miliona złotych zysków netto, powyżej konsensusu, jeżeli chodzi o pierwszy kwartał 2020 roku. I zobaczmy sobie, jak to wyglądało. Wyniki, przychody. 1 około procent powyżej konsensusu, czyli powyżej tego, co zakładał rynek. EBITDA około 12% na plusie, EBIT 12, 13 prawie, że zysk netto jednostki dominującej około 8%. Rzeczywiście te wyniki rok do roku czy kwartał do kwartału są dużo niższe, ale najważniejsze jest to, co zakładał konsensus. I rzeczywiście ta spółka przebiła ten konsensus po raz kolejny. Ta spółka przebiła konsensus ostatnie lata, bardzo fajne wyniki jednak. Ona jest z branży deweloperskiej. Dużo razy w filmach mówiłem, jaki mam stosunek obecnie do branży deweloperskiej. O ile przez ostatnie 10 lat ta branża przynosiła fajne zyski, no co jeszcze wciąż tutaj widzimy na tych, tych przychodach czy tych zyskach netto, no to musimy pamiętać, że teraz ta branża będzie miała czas bardzo trudny. Cały czas ludzie chcieli kupować nowe mieszkania, więc. Cena mieszkań szła w górę, więc te firmy zarabiały coraz więcej tak się ten, ten rynek ciągnął, ale obecnie mamy pandemię koronawirusową. Budimex, spółka, która też zajmuje się deweloperką, między innymi oni tam mają segment deweloperski, powiedzieli, że w kwietniu mieli 97% mniej zamówień deweloperskich niż w poprzednich miesiącach. Dlatego, że było wszystko pozamykane, ludzie nie chcieli się spotykać. Pamiętajmy, że zawsze pierwszą taką przesłanką do tego, że zaczyna się, nie chcę powiedzieć, kryzys, ale jakieś osłabienie na rynku nieruchomości jest spadek transakcji. Jeżeli ten spadek transakcji będzie coraz większy, no to wiele spółek deweloperskich będzie miała nóż na gardle. Będzie potrzebowała tego, żeby szybko sprzedać mieszkania, skoro będą potrzebowali, żeby szybko sprzedać mieszkania, bo na przykład będą mieli już rozpisane kontrakty, będą mieli kupione grunty, już są w jakiejś części na przykład wybudowane niektóre, niektóre mieszkania. Jeżeli będą musieli szybko sprzedać, no to będą w stanie obniżyć ceny, byleby to tylko sprzedać i to może rzeczywiście mieć wpływ na spadek cen ogólnie na rynku. Zauważmy, że wiele osób też mówi o tym, że ten spadek cen będzie, przez co też niektórzy kto, ludzie, którzy chcą kupić mieszkanie, powiedzą teraz: To ja sobie poczekam, poczekam te parę miesięcy, zobaczę co się stanie. I wtedy ludzie, którzy będą chcieli sprzedać pień, mieszkania, będą potrzebowali je sprzedać, będą w stanie obniżać ceny. I moim zdaniem ta strategia budujemy mniej, ale za większe pieniądze, sprzedajemy za wyższe ceny. Powoli może się kończyć, dlatego że jeżeli będziemy rzeczywiście mieli taki scenariusz, czyli będzie spadek popytu na mieszkania, czyli mniej osób będzie chciało kupić mieszkania, albo po prostu więcej osób powie, to ja sobie poczekam pół roku, zobaczymy. No to ludzie, którzy mają mieszkania na sprzedaż, będą mieli w pewnym sensie nóż na gardle i będą musieli obniżyć te ceny. Dlatego też spółki z branży deweloperskiej mogą w przyszłości wykazywać Mniejsze zyski, mniejsze przychody, i o ile jeszcze tutaj do tej pory, do tego pierwszego kwartału, było wszystko ok, to teraz może zacząć się lekki spadek, jeżeli chodzi o tę branżę deweloperską. I to też można powiedzieć, że giełda w pewnym sensie zdyskontowała, bo spółki takie jak deweloperzy spadli i nie odbili po, po już dwóch miesiącach od tych spadków, tak. Niektóre spółki bardzo mocno odbiły, są już niemalże na poziomach sprzed spadku. Na przykład spółka Dom Development nie i to bardzo mocno nie, bo byli powyżej 100 zł, teraz są za około 75-76. Mimo tego, że pokazali wyniki tak naprawdę powyżej konsensusu, czyli powyżej tego, od czego rynek się spodziewał. Także widzimy, że tu jest bardzo mocna tendencja tego, że jednak te spółki będą szły w dół. Mimo dobrych wyników, mimo tego, że te wyniki... No, mówię, były powyżej konsensusu, czyli były powyżej tego, czego oczekiwał rynek. Mamy tutaj minus 1,5%. Może nie jest to jakiś duży minus, ale zawsze jest minus, mimo tego, że te wyniki dzisiaj zostały pokazane. No i rzeczywiście spółka nie odbiła zupełnie po, po załamaniu, tak samo jak ten cały segment deweloperski. Zobaczymy, jak to będzie. Moja opinia o, o spółkach deweloperskich jest taka, też jestem ciekaw, jaka jest Twoja opinia. Możesz o tym napisać w komentarzu. A przechodząc dalej do kolejnych spółek, no to trzeba powiedzieć, że X-Trade Brokers ostatnio rządziło na giełdzie po bardzo dobrych wynikach. I dzisiaj też pojawiła się taka rozmowa z szefem spółki x -Tray Brokers. Chcą w drugim kwartale pozyskać więcej klientów niż w pierwszym kwartale 2020 roku. Pamiętajmy, spółki tego typu, czyli X-Ray Brokers na przykład, zarabiają na tym, że mają coraz więcej klientów. Jeżeli mają coraz więcej klientów, ci klienci kupują, sprzedają, a te spółki zarabiają na prowizjach. Skoro mają więcej klientów, więcej osób kupuje, sprzedaje, to prowizje są na takim samym poziomie, ale jest ich więcej, więc te zyski są lepsze, więc tak naprawdę żywotność takiej spółki zależy od liczby klientów. Jeżeli oni pozyskują dużo klientów, to bardzo dobrze. Pamiętajmy, że X-Ray Brokers miał wstępnie 175 milionów złotych zysku netto w pierwszym kwartale 2020 roku. I to wszystko było dlatego, że pozyskali bardzo dużą ilość klientów. Te wzrosty tych zysków czy przychodów są oszałamiające. Wzrost przychodów o 650% rok do roku, 265 milionów z 40,9 milionów na 306 milionów, czyli 250 milionów ponad. Na plusie to jest coś niesamowitego. Tak samo zyski też bardzo ładnie, bardzo mocno na plusie i to jest wszystko dzięki temu właśnie, że pozyskali więcej klientów. I teraz prezes mówi, że w 2020 chcą pozyskać jeszcze więcej klientów. Ambicją zarządu na drugi kwartał jest otwarcie jeszcze większej liczby nowych rachunków niż w pierwszym kwartale. W pierwszym kwartale bieżącego roku ponadprzeciętna zmienność pomogła w otwarciu rekordowej liczby nowych rachunków. Wyraźne trendy na rynkach, zarówno wzrostowe, jak i spadkowe, sprawiają, że klienci częściej dostrzegają dla siebie okazy inwestycyjne, przez co zawierają więcej transakcji. I to jest na, naprawdę woda na młyn dla takich właśnie spółek. Jeżeli klienci Zawiązują dużo transakcji, oni będą mieli bardzo fajne przychody, bardzo fajne zyski. Oczywiście, po tym jak ogłosili te świetne wyniki finansowe, kurs akcji poszedł bardzo mocno do góry. Ale co ciekawe, od tego szczytu, który był po około 10 zł, już spadł bardzo mocno. Spadli do około 7,20 teraz są, więc spadli bardzo mocno i praktycznie spadają co dzień. Tutaj Ewidentnie mamy trend spadkowy przez ostatnie kilka dni, mimo tego, że tak naprawdę te wyniki są bardzo dobre. To było bardzo duże odbicie, jeżeli chodzi o te wyniki. Wiele spółek, które pokazuje takie dobre wyniki, później trzyma i przez jakiś czas ten poziom. Tutaj było jedno wielkie wybicie i później był duży spadek. To jest bardzo interesujące dlaczego, tak? Teraz prezes mówi, że w drugim kwartale chcą pozyskać jeszcze więcej klientów niż w 2020 roku. Czyli można między wierszami przeczytać, że chcą mieć jeszcze większe zyski, jeszcze większe przychody niż w, w pierwszym kwartale 2020 roku. Zobaczymy oczywiście, czy im się to uda, aczkolwiek nawet jeżeli te zyski będą niższe, ale porównywalne, to myślę, że i tak to będzie coś, czego jeszcze rok temu nikt z XTB się nie spodziewał. I... Myślę, że może przyjść dla nich bardzo dobry czas. Już przyszedł dla nich bardzo dobry czas. Może przyjść jeszcze lepszy, a przynajmniej ten dobry czas się podtrzymać, a mimo tego kurs spada. Także bardzo ciekawa spółka, bardzo ciekawa do tego, żeby ją. Zostawić jak na razie i analizować dalej, zobaczyć, czy ona ma rzeczywiście perspektywy. Chcę powiedzieć, że to jest dobra spółka do tego, żeby dalej ją analizować. Zobaczyć, czy rzeczywiście tutaj może coś się zmienić, jeżeli chodzi o ten trend, który w ostatnich dniach rzeczywiście jest ewidentnie spadkowy i to mocno spadkowy. Dzisiaj prawie 4% na minusie, więc to jest bardzo duży spadek. Ostatnio spada, no ale zobaczymy. Pokazali bardzo ładne wyniki, giełda to zdyskontowała, ale zaraz. Powróciła do niezbyt wysokich poziomów, biorąc pod uwagę to, że była już po, po 10 zł. A często, jak już mówiłem, jest tak, że te poziomy najwyższe się mniej więcej zatrzymują. Czyli giełda coś dyskontuje jakiś wynik, idzie kur, bardzo mocno do góry i jakiś czas trzyma ten wynik. Tutaj tak nie było. Ciekawi mnie troszeczkę też, dlaczego tutaj tak nie było. Inną spółką, o której chciałem dzisiaj powiedzieć jest Bumbit. Bumbit szacuje, że miał w kwietniu 13,2 miliona złotych przychodów. To jest bardzo interesująca spółka, ze względu na to, że oni niedawno weszli na giełdę, mieli bardzo duży zjazd. Po tym jak pokazali, że są bardzo niepewni, te niepewne są te przychody, zyski, to już zupełnie nie, ale od grudnia cały czas zwiększają te przychody. Zysk z 2019 był na minusie, ale przychody były co roku co miesiąc zwiększane. I widzimy, że odkąd zaczęli zwiększać przychody, też kurs zaczął stopniowo się zwiększać. Oczywiście było tu uwalnięcie z powodu koronawirusa, ale ten kurs cały czas się zwiększa ze względu na zwiększone przychody, i w marcu było dokładnie to samo, czyli te przychody były wyższe. Dzisiaj pokazali, że po raz pierwszy od grudnia te przychody spadły miesiąc do miesiąca. W kwietniu 2020 roku 13,2 miliona złotych przychodów, co oznacza spadek o 15%. Wydatki na marketing też spadły o 23% miesiąc do miesiąca. W okresie styczeń-kwiecień szacunkowe przychody z gier wyniosły około 50 milionów złotych, czyli osiągnięty poziom z całego 2019 roku. Zauważmy, mimo tego, że te przychody spadły, ewidentnie spadły, bo około 15% to jest bardzo zły znak. Jeżeli spółka była w trendzie takim rosnącym, jeżeli chodzi o przychody, tutaj nagle mamy spadek. Warto obserwować, co tu będzie w przyszłym miesiącu. Czy to jest jakiś początek nowego trendu, czy to jest jednak tylko jakiś wypadek przy pracy i w przyszłym miesiącu znowu będzie mocno na plusie. Ale trzeba też zauważyć, że te przychody. Są bardzo dobre i można powiedzieć nieporównywalnie do, lepsze niż w 2019 roku. W 2019 rzeczywiście giełda zdyskontowała to, że oni tych przychodów nie zachowują, ale było odbicie. I tak samo było z przychodami. Przychody od grudnia rosną i w cztery miesiące, czyli styczeń luty, marzec, kwiecień były lepsze niż w całym 2019 roku. To znaczy, że no, ten rok będzie lepszy, jeżeli chodzi o MUMBIT. Strategia Mubitu rzeczywiście przynosi efekt, no, ale pytanie, czy ten trend zwiększania przychodów właśnie się nie zatrzymał na dobre. Warto obserwować tą spółkę właśnie pod tym względem. Oni co miesiąc podają, jakie mają przychody, więc też za miesiąc, można powiedzieć, będzie tutaj wszystko wiadomo, czy to jest jakaś stała tendencja, czy to jest tylko jakiś mały wypadek przy pracy i będzie dalej wszystko ok. Pamiętajmy, że jeszcze raz mówię, w 4 miesiące zrobili tyle, ile w tamtym roku całym razem wziętym, więc też warto ze względu na to się przyglądać, czy. Te przychody dalej będą rosły i też co będzie z zyskiem, no bo tak naprawdę wciąż nie wiemy, jak to się przekłada na zysk. Oczywistym jest, że jeżeli są większe przychody, liczymy na to, że ten zysk będzie lepszy. W 2019 mieli stratę, liczymy na to, że teraz tej straty nie będzie, ale tak naprawdę musimy czekać na wyniki, żeby zobaczyć, jak to jest. Jeżeli chodzi o przychody, już za miesiąc poznamy odpowiedź na pytanie, czy to jest jakiś początek nowego trendu spadkowego, jeżeli chodzi o przychody. Jeżeli chodzi o spadki przychodów czy spadki zysków, no to na pewno wiele polskich spółek takie zaliczy przez właśnie koronawirusa. Jedną z tych, z tych spółek jest spółka VRG, czyli właściciel takich marek jak Wistula czy Bytom. Myślę, że każdy wie czym są te marki. Oczywiście oni mają sklepy głównie w galeriach handlowych, no i jak wiemy, galerie były nieczynne, a nawet teraz, kiedy są czynne, już czytałem, że. Prezes TCC o tym mówił, że ruch odkąd otworzono galerie jest o 20-30% niższy. Także pamiętajmy, że to, że galerie zostały otwarte, nie znaczy, że wszystko wraca do normy, jeżeli chodzi o przychody czy zyski spółek, które mają tam sklepy. Nie, te, te przychody dalej będą niższe. Nie będą zerowe, jak przy zamkniętych galeriach, ale będą na pewno niższe. Przychody grupy w kwietniu 2020 roku wyniosły około 29 milionów, były niższe aż o 65,2%. Zauważmy, do tej pory my wiedzieliśmy, że te przychody właśnie takich spółek będą niższe, ale cały czas zastanawialiśmy się o ile będą niższe. No i tu mamy już pierwsze jakby informacje takie w 100% pewne. 65,2% niższe przychody, no to jest rzeczywiście katastrofa, jakiś wodospad. W kwietniu przychody ze sprzedaży detalicznych zrealizowane w segmencie odzieżowym wyniosły około 21 milionów złotych, były niższe od przychodów osiągniętych w kwietniu 2019 roku o około 62,4%. Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim wyniosły 66,9 miliona, były niższe rok do roku o około 72,5%. W okresie styczeń-kwiecień 2020 roku przychody wyniosły 80 milionów i były niższe około 17,8% niż rok wcześniej. To oznacza, że no rzeczywiście tragicznie się zapowiada sytuacja tych właśnie wszystkich spółek. Zobaczymy, jak podadą inne spółki, jakie wyniki podadzą. Chodzi mi tutaj na przykład o CCC, o LPP, czyli te, te większe polskie spółki. Zobaczymy, jak tutaj będzie, ale tu już widzimy 65% w dół, czyli ogromnie, ogromne spadki, no ale rzeczywiście giełda w pewnym sensie zdyskontowała, co, co się dzieje. W VRG Group notowani jeszcze do niedawna po 4 złote około, teraz są notowani na poziomie 2,38, ten dołek największy był na poziomie 1,70. Było odbicie, ale w ostatnich dniach znowu Mocniejszy spadek. Dzisiaj prawie 6,5% na minusie. Także też ogromny, ogromny spadek. Oczywiście w pewnym sensie zdyskontowane jest to, że, że oni też bardzo mocno spadli. Jeżeli chodzi o, o zyski czy o przychody, 65,2%. I rzeczywiście tutaj też ostatnie te dni bardzo duże spadki na giełdzie. Nie ma się czemu dziwić. No, są to bardzo złe informacje. Spodziewane, no ale też jak mówię, rynek nie wiedział do końca w jakim stopniu to będą spadki. Z drugiej jednak strony pamiętajmy, że te spółki miały bardzo duże koszty stałe, jeżeli chodzi o ceny najmu galerii handlowych, i tutaj wciąż sytuacja jest nierozwiązana. Właściciele galerii handlowych pod siano muszą ciąć ceny wynajmu nawet o 70%. Jak mówimy, cały czas to jest w grze, cały czas nie ma jeszcze takich oficjalnych doniesień. Jak dowiedzieliśmy się, wynajmujący są chętni do prowadzenia rozmów. Na razie warunki oscylują na poziomie 40-70% rapadów czynszu, ale jedynie do końca roku przedstawiciele galerii handlowych liczą, że od nowego roku sytuacja się ustabilizuje, a nawet wróci do normy. No to pokazuje, że rzeczywiście tutaj dwie strony są zainteresowane tymi negocjacjami, więc też jest jakieś możliwe, że jakiś konsensus, jakieś porozumienie się tutaj, tutaj wytworzy, właśnie ze względu na to, że tak naprawdę to jest w interesie wszystkich. W interesie sklepów, żeby miały niższe te koszty stałe, w interesie galerii handlowych, żeby te sklepy po prostu nie zamykały się, żeby oni nie bankrutowali, bo przez to też galerie będą tracić, więc tutaj myślę, że te negocjacje mogą przynieść jakieś porozumienie. Jeszcze nie wiemy jakie, nie wiemy na jakim poziomie, ale coś tam może być na rzeczy. Pandemia przynosi biznes do internetu, ruch w sieci wzrósł o 30%. Pamiętajmy, że w każdym poważnym kryzysie są trzy rodzaje spółek. Pierwsze, które bardzo mocno tracą, i to jest zazwyczaj większość spółek. Też są takie, których ten kryzys w ogóle nie, nie dotyka, i też są takie, które zyskują na kryzysie. No ewentualnie na tym kryzysie zyskał X-Tray Brokers, tak. Wszyscy wiemy, już mówiłem, jakie pokazali świetne wyniki. Są też spółki, których. Ten kryzys nie dotknął, albo nie dotknął jakoś bardzo mocno. I rzeczywiście to są spółki, które sprzedają coś w internecie, a nawet one mogą zarobić. Ruch w sieci wzrósł o około 30%. Wiele spółek zaczęło sprzedawać w internecie, mimo że tego nie robiło. A te spółki, które już sprzedawały, mają zwiększone obroty. To jest bardzo interesujący artykuł. O tym oczywiście link do tego artykułu będzie w opisie filmu, jak również do wszystkich artykułów, które tutaj mamy. Nie będę. Go omawiał, zostawię Ci po prostu link. Chodzi mi tutaj o to, że mówiłem kiedyś na jednym z filmów, że dla mnie najważniejsze są perspektywy spółek. I teraz te perspektywy całego świata wyglądają tak, że handel w sieci będzie rósł. Oczywiście, on rósł od paru ostatnich lat, ale myślę, że teraz będzie rósł dużo szybciej, ze względu na to, że w wielu krajach wciąż są te restrykcje w wielu krajach po prostu to jest najłatwiejsze. Ostatnio rozmawiałem ze znajomym, że szkoda, że już Integera nie ma na, na polskiej giełdzie. To jest spółka, która miała właśnie Inpost, czyli paczkomaty. Bo rzeczywiście dzisiaj przeżywaliby naprawdę oblężenie, jeżeli chodzi o, o kurs, bo wszyscy teraz z paczkomatów korzystają. Jednak są na polskiej giełdzie spółki, które mają na przykład zwykły model biznesowy, ale w oparciu o sklepy internetowe. I taką spółką, o której już kilka razy mówiłem, jest spółka Team. Jest to spółka, która zajmuje się, jest dystrybutorem artykułów elektrotechnicznych i energetycznych. Wszystkiego rodzaju kable, cały osprzęt, jakieś rozdzielnie elektryczne. I oni parę lat temu zrobili bardzo dużą restrukturyzację, to znaczy bardzo mocno przenieśli się do internetu. Wtedy byli troszeczkę krytykowani właśnie ze względu na to, że. Takich rzeczy w internecie się nie sprzedaje. Jednak okazało się, że tak rzeczy się sprzedaje i rzeczywiście sprzedaje się bardzo dobrze. Obecnie około 70% wszystkich zamówień to są zamówienia z internetu i team pokazuje, że mimo tej pandemii oni wciąż mogą być zyskowni. Przychody team wzrosły wstępnie o 11% rok do roku. 67,45 milionów złotych w kwietniu, czyli w tym miesiącu, w którym wiele spółek traciło, wiele spółek było na skraju bankructwa. Team pokazuje, że oni wciąż zarabiają i przychody rosną. Przychody mogą rosnąć. W okresie styczeń-kwiecień przychody wzrosły o 12,5% rok do roku, 283 miliony złotych. Przychody z kanału e-commerce wyniosły w kwietniu 47,83 miliona złotych, co oznacza wzrost o 10% rok do roku. Narastający w okresie styczeń-kwiecień przychody z e-commerce wzrosły o 12,5% rok do roku. To oznacza, że Tim rośnie mimo wirusa i ta restrukturyzacja, którą zrobili parę lat temu, rzeczywiście przynosi teraz świetne efekty. Jak sobie zobaczymy na ich wyniki finansowe, no to rzeczywiście oni przy tej restrukturyzacji mocno tracili, bo mimo tego, że przychody ze sprzedaży rosły, no to zyski malały ze względu na to, że mieli bardzo duże koszty, jeżeli chodzi o czy to rozbudowę magazynów, yy, czy to budowę nowych magazynów, bo oni też zbudowali dużo przestrzeni magazynowych, też przenieśli właśnie biznes do internetu, 70 około procent ich wszystkich przychodów to są, yy, to są wszystkie rzeczy, które są sprzedawane w internecie, też rozwijają programy afiliacyjne, czyli można sprzedawać. Jeżeli ma się firmę, oczywiście można sprzedawać ich produkty, to też wszystko im pomaga. No ale w 2018 właśnie pokazali ten zysk. Już po wszystkich restrukturyzacjach, po wszystkich zmianach, I rzeczywiście ten zysk był świetny. W 2019 znowu rekordowe przychody i rekordowe zyski. Mocno tutaj idą do, do tego, żeby przychody przekroczyły w końcu ten miliard złotych. Zyski też na bardzo dobrym poziomie. Jak sobie zobaczymy, w tym roku jest jeszcze lepiej, bo w okresie styczeń-kwiecień przychody wzrosły o 12,5%. 283 miliony, więc tak naprawdę ten, ten plan, tego miliarda w tym roku jest całkiem realny. Mimo tego kryzysu, mimo tego, że koronawirus mocno teraz jest na topie, to Tim pokazuje, że można się temu oprzeć. I rzeczywiście ten kurs był bardzo już wysoko na poziomie prawie 14 zł spadł z okazji koronawirusa, no i teraz idzie sukcesywnie do góry od tego największego dołka, czyli po około 710, 7,15 idzie cały czas do góry, i ten team jest cały czas w trendzie wzrostowym, także też warto sobie zobaczyć, czy, czy dalej będzie rósł. I zauważmy, że Tim też zaczął być. Spółką dywidendową. Nie chcę powiedzieć, że jest, ale zaczął być, bo zaczął płacać dywidendę. Wcześniej była duża przerwa, i teraz zaczęto znowu wypłacać dywidendę. Złotówka, teraz 80 groszy zaliczka już wypłacona, więc, więc spółka, która zaczyna być dywidendowa, zaczyna dzielić się zyskiem. Także nie jest źle, jeżeli chodzi o tą przyszłość. timu. rzeczywiście to jest spółka, która może zyskać. Oczywiście. To jak się jutro otworzą rynki, też dużo zależy od Ameryki. Jak na razie, jak na ten moment, Ameryka jest leciutko na plusie. Zobaczymy, jak będzie to dalej. SP500 na razie jest 0,045% na minusie, czyli na plusie, przepraszam, czyli praktycznie, praktycznie na zero. Teraz 0, teraz 0,3%. Jak sobie zobaczymy inne, inne te najważniejsze. Indeksy, no to Dow Jones jest 0,083 na plusie, czyli też na plusie, ale, ale bardzo słabo. Zobaczymy, jak to się wszystko zamknie. Wtedy też będziemy mogli powiedzieć, jak będzie możliwe otwarcie w Polsce i jak WIG się zachowa. Też warto, jak już mówiłem, patrzeć na te informacje, czy na przykład InnoGen nie wyda jakiejś nowej informacji rano. No, jeżeli nie, no to, to z tą spółką może być naprawdę różnie, ale jeżeli tak, możemy znowu widzieć wzrosty i to bardzo duże. Dziękuję Ci za obejrzenie tego odcinka. Powiedz, co Ty sądzisz o tych spółkach? Zwłaszcza też co sądzisz o tym segmencie deweloperskim, o którym troszeczkę tutaj mówiłem, mimo tego, że ten segment jak na razie pokazuje, że zarabia. Czy będzie zarabiał w przyszłości, czy tak dalej będzie? Co też sądzisz o X-Ray Brokers? Czy rzeczywiście uda im się pozyskać jeszcze więcej klientów? Uda im się zwiększyć zyski i uda, uda im się zwiększyć przychody? Oraz pobierz mój darmowy poradnik, który jest w opisie filmu. Dzięki Wielkie Życzę Samych Zysków. Cześć.